Bon dia! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Feliz Natal! Wesołych świąt! Dzisiaj pokażemy wam, jak wyglądają jarmarki świąteczne w Porto. Rozpoczynamy zwiedzanie Mercado de Natal do Porto. Portugalia jakoś nie kojarzyła mi się nigdy z zimą i ze świętami Bożego Narodzenia, ale jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, tutaj święta, jarmarki świąteczne są po prostu w pełni. Zobaczcie. Nawet Mikołaj tutaj przyjechał do takiego ciepłego kraju, ponieważ on też musi wypocząć sobie, na jakieś wakacje przyjechać. I jak u nas się tak ale wiecie, póki ochłodzi. Co minę ma jeszcze taką zmęczoną trochę. Zmęczoną, bo jak u nas już przeleci to wszystko, takie zimne klimaty, to tutaj po prostu musi się ogrzać. Ciurawciu, prowadź. Co nam teraz pokażesz? Wiem, czym to się różni od jarmarków w Polsce już. Jest cieplej. Nie trzeba nosić czapki i szalika. Przepraszam bardzo, jedną czapkę trzeba nosić. Znaczy, tak. Czekaj. O, trzeba nosić czapkę, ale taką. Chociaż nie, bo tu nie widać. Trzeba ci trochę z przodu. Masz za dużo włosów teraz w tym roku. Zajrzymy tutaj do pani. Hola. O, są te bransoletki piękne, co mi się podobają. O, taką bym chciała. Taką, o. No, wszystko cały czas w tej mozaice. Mm-hmm. How much is bracelet? How much? What? This one? It's this one, yeah. 3 euros. Okay, thank you. Okay, great. You can push and use it, okay? Okay. Okay. To też są ładne. Ale tamte za 3 już. O, ja ci kupię takie R na szyję. O. Będziesz nosiła chyba znak niewolnika. Chyba się powieszę na tym prędzej. Co my tu mamy dalej? Tutaj pan hoduje trawę w szklankach i sprzedaje to. Kaktusy takie dziwne. Tutaj widzę coś ze stewią związane. Tak. Ciasteczka ze stewią. Wyglądają zdrowo, zbyt zdrowo. To na tyle zdrowo, żeby zjeść dwie paczki. Ej, patrz, nie mieć tych wyrzutów sumienia. To jest stewia, tak? To jest bazylia. No właśnie jest podpisana bazylia. No bazylia to na pewno nie jest. Wiesz co, ja myślę, że oni skoro tutaj pani oszukują wszystko ma zestawi... i piszą, że to jest stevia, to bazylia. Tak, a tak naprawdę są listki powycinane w innym kształcie. Patrz, ale chyba nie widziałam jeszcze w takim daniu. Ale. O, tutaj piękne, tak, pani ma, delikatne. No z sercem oczywiście. A ja mówię, z tych? Mi się podoba. Kiedyś takie się, tak, kiedyś takie były popularne. Miałam takie z grubszych kolejków, wow, ale te mi się bardzo podobają, delikatne. Są piękne. A, to serce ci się podoba? No, piękne. No, sercowniczka, ale mi się podoba i też ta kończyna, no. To mi się go... Ta kończyna. Masz takie kończyny. Wow, tu jaka muza świąteczna. Zobaczcie, muzyka zupełnie nie jak na jarmarku świątecznym. Aha. Taka egzotyczna tutaj. Nie no, masz dzwoneczki, no ej. Bosko. Sprawdź, mnie tu przygotowuje. Ale to trzeba tak do tyłu chyba. Ało. Takie święto. To jest maska dla Jar Jar Binksa ze Star Wars. Ej, faktycznie. Albo dla jakiegoś renifera szczupłego. Taka egipska moda, no bo.
jeden jarmark już mamy zaliczony. Lecimy na kolejny. I akurat ten jarmark, na którym właśnie jesteśmy, czyli... no nazwę sobie przeczytajcie sami. Ja spróbuję. Arteas, Fision, Porto, Estrada Libre. Tak, tutaj właśnie tutaj wszystkie wyroby są takie rękodzielnicze. Bardzo fajne jest to, że jakby każde stanowisko to jest taka oddzielna kraina. Tutaj, no. Że tutaj jest wszędzie inny klimat. Drewniane. Tutaj jakiś celt taki z tam pani na szydełku, coś tam na drutach. Każdy właśnie ma taki swój świat, w którym tam robi coś super fajnego swojego. No. Czy kręcę, to będzie walka bębniarzy. Zobaczcie, tutaj jest jedna armia żółtych bębniarzy. Zawsze takie dni, nie? No, a tam idą drudzy i będzie ustawka, słuchajcie. Bębny na bębny, wojna muzyczna, kto wygra? Mikołaj kontra Renifery. Patrzcie, ci już się też przygotowują powoli, ale będzie walka. Tamta jest jedna na szczudłach, to taki gigant, mają po swojej stronie giganta. Ale tamci grają hardo, nie dają. Hardo? Ada, boisz się trochę? To jest wojna! Jestem gotowa do walki. Co na to, Mikołaje? Na razie są cicho. To jest taki manewr taktyczny, że oni omijają wroga. Thank you.
cały ten korowód bębniarzy zaprowadził nas prosto do Maka. Idąc za paradą, trafiliśmy na plac Aliados, gdzie za chwilę rozbłysną wszystkie świąteczne światełka. A teraz już się zaczął koncert, ponieważ tu będzie w ogóle cały taki jakiś wielki świąteczny event. O. Na mieście są takie tłumy, że nie mogliśmy nigdzie dorwać wolnego stolika w kawiarni. Wylądowaliśmy w prostu w centrum handlowym i za dwie kawki zapłaciliśmy około 5 zł. W dodatku cukier życzy nam po portugalsku wesołych świąt. Jeszcze jest bałwanek uśmiechnięty taki, to już w ogóle, super. Dzisiaj mieliśmy niezwykłe szczęście, bo żebyście nie myśleli, że tutaj tacy bębniarze chodzą po ulicach na co dzień. Było to związane z rozpoczęciem jarmarku świątecznego. Że mieliśmy po prostu farta, jeszcze byliśmy w samym centrum tutaj zdarzeń, bo szliśmy od razu za bębniarzami. Trafił nam się taki przedświąteczny czas w Porto, Portugalia, w ogóle zupełnie inny klimat, taki... Muzyka co prawda trochę dziwna na tych jarmarkach, taka niezbyt świąteczna. Później pani śpiewała już takie świąteczne piosenki. Ale jeszcze w trakcie tego marszu bębniarze śpiewali i wszyscy przechodnie też po portugalsku. Jingle bells. I fajnie. Fajnie, bardzo fajnie śpiewali. To chciałem powiedzieć. Byliśmy na zakupach, spacerowaliśmy i znowu trafiliśmy na jarmark świąteczny i mamy ze sobą coś, co musimy wam pokazać. Broa castelar, czyli w sumie ziemniaki. Tak, są to jakieś dziwne ziemniaki. W sensie to jest jakieś coś zrobione z pyre ziemniaczanego. Nie wiemy jeszcze co i nie wiemy jak smakuje. I nie wiemy czy dobre. Próbujemy. Jak ziemniak? Nieźle, ale nie wiem jak to. Dla mnie pachnie jak mokra bułka. No trochę, jakaś z cebulą. No. Ale one są sklejone. Bo to są chyba podwójne. W ogóle nie wiem, czy to się nie powinno jeść jakoś na ciepło, czy coś. Nie mam pojęcia, czy dobre. To jest na słodko. Z cynamonem? Z miodem. To jest ziemniak z miodem. O matko, faktycznie. Wow. Odkrycie roku. Nie ma tu nic po angielsku, wszystko jest... Leżało obok fig, także w sumie mogło być słodkie. Dobrze, że się spodziewam, ale faktycznie bardzo miodowe, rzeczywiście, nie wiedziałam, czym to... Smakuje no, jak sam miód z ziemniakiem trochę, tak. Ale brzmi to źle, ale to jest całkiem smaczne, tylko że słodkie. A się spodziewałam czegoś bardziej wytrawnego. Ja też, ale dobre. Okej. Okay.
A wiecie, co Ada założyła w ten niezwykły, świąteczny, jarmarkowy dzień w Portugalii? Świąteczne skarpety! Czajcie, że można wejść do środka tej choinki? Wow! Tu jest taka wielka drabina, żeby się wspinać. O kurde, no to dawaj, Rafciu. No dobra, dawaj, będziesz biwo. Gwiazdą na tym czubku, albo czubkiem będziesz. Ja już jestem tutaj na tej choince. Ja już jesteś czubkiem. Brwi mi nie widać, ale robię tak. Teraz widzę. Disco, 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 disco. I my już kończymy nasz dzisiejszy świąteczny spacer. Bardzo dziękujemy za oglądanie tego vloga. I zapraszamy jak zawsze do subskrybowania i do kliknięcia. Dzwoneczka. Oraz do zostawienia łapki pod filmem. I zapraszamy do zapoznania się z całą playlistą vlogów sportu. Zapraszamy też... Jutro. Nie, stop! Zapraszamy też na Instagrama, tam jest relacja sporto i możecie sobie tam zobaczyć, ona tam będzie na stałe. Zapraszam was gorąco tam. I do zobaczenia jutro! Pa, pa.